Dobry wieczór. Proszę Państwa, to jest ten sam Jakub Wesołowski, to jest po prostu potęga charakteryzacji. Także ciężko jest pogodzić życie w serialu z życiem naprawdę, jak widać. Ale nie o tym, nie o tym, bo... Ja mam przyjemność współtworzyć właśnie międzygalaktyczny zlot superbohaterów, który odbywa się w Bytomiu, a Bytom, zwłaszcza ostatnio, pojawia się w nieciekawym kontekście. I to jakby w skrócie mówiąc, zlot superbohaterów jest również odpowiedzią na to, aby spróbować przełamać negatywny obraz Bytomia, również zarówno na zewnątrz, jak i wśród samych mieszkańców. To była taka po prostu nasza propozycja w 2009 roku. Na przekór wszystkiemu i wszystkim, zróbmy coś pozytywnego. Po prostu tak o. I stąd powstał właśnie pomysł na superbohaterów. Tutaj na zdjęciu jest przemarsz superbohaterów. Pełny ekran? Mamy coś takiego? Aha, okej. Okay. No to trochę mamy zniekształcenie. Tak wygląda przemarsz superbohaterów 6. edycji, czyli w zeszłym roku. Myśmy zaproponowali coś takiego, żeby... Bo według nas każdy może być superbohaterem, tylko trzeba chcieć. A natomiast nie obrażamy się... Poproszę tutaj o... Nie obrażamy się oczywiście na klasycznych superbohaterów, bo oni są świetni. Natomiast nie każdy ma tyle szczęścia, co Peter Parker i że ugryzł go jakiś tam zmutowany pająk i stąd ma supermoc. Nie każdy ma bogatych rodziców, tak jak Batman, i może mieć takie technologie. No i nie każdy miał tą możliwość, żeby spaść na Ziemię z kosmosu i coś podziałać. Natomiast, tak jak mówię, my próbujemy odnaleźć w sobie jakieś pozytywne strony i z tego uczynić nasz może nawet walor. Jedną z naszych propozycji jest właśnie twórcza reanimacja odpadów. Kiermasz twórczej reanimacji odpadów to jest żelazny punkt każdego zlotu superbohaterów. Tam jakby promujemy ponowne wykorzystanie śmieci w sposób użytkowy najlepiej. I to może tyle, bo tutaj o superbohaterstwie może więcej. I w ten sposób powstała również chyba podczas 3. edycji zlotu w CSW Kronika w Bytomiu. Na zajęciach w świetlicy sztuki dzieciaki zaprojektowały instrukcję, jak zostać superbohaterem. No i o co chodzi? Chodzi o to, żeby każdy, bo każdy może to zrobić, może zastanowić się chwilę nad swoim najbliższym otoczeniem i zadać sobie pytanie, co on pozytywnego może wnieść. I tak dzieciaki pracowały na warsztatach 2 tygodnie, zaprojektowały całą instrukcję i powstawały stroje. Ale jakby strój to jest ostatni etap. Najpierw myślimy nad sobą, nad jakimś swoim atutem, bo tak w sumie kiedyś spotkałem się z takim zdaniem i to prawda chyba jest, że dużo łatwiej nam jest wskazać swoje wady niż zalety. A tutaj trzeba pokombinować, w czym ktoś jest dobry i uczynić z tego swój walor. I tak oto powstała kolekcja strojów na zajęciach świetlicy sztuki w Kronice, która została zaprezentowana na przemarszu superbohaterów. I my zapraszamy na zlot superbohaterów troszkę mniej znanych, nie tych z pierwszych stron komiksów, tylko tych trochę innych. Więc jak przybędziecie Państwo na zlot do Bytomia, serdecznie zapraszam, to możecie spotkać kilka postaci. Tutaj może w dwóch słowach kilka omówię. To jest Jego Szerokość Pan Mielonka. To jest superbohater, który ma taką moc, że gotuje pod przykryciem. To jest prawdziwa petarda, bo to jest super krowa. Z nim się wiąże taka historia, że podszedł do niego dziennikarz i zapytał się, jakim pan jest superbohaterem. A on mu na to, proszę pana, superbohatera trzeba mieć w głowie, ale przede wszystkim w sercu. Ja myślę, że to jest tyle w temacie super krowy. Kolejny, to jest prawdziwa legenda, to jest superbohater Metan. Superbohater Metan zasłynął z tego, że na wszystkie swoje akcje przyjeżdżał komunikacją miejską. Tutaj nie trzeba przedstawiać Super Nos. Super Nos jest współodpowiedzialny za całe międzygalaktyczne zamieszanie w Bytomiu. Hypno, no to jest człowiek orkiestra. Hypno ma tak, że zjawia się wtedy, kiedy jest potrzeba taka. A dzisiaj go nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Plastic Man, człowiek, który propaguje selektywną zbiórkę odpadów i walczy z zaśmiecaniem. Super Tata, no to wiadomo. I bardzo nas cieszy, że jakby widzimy co roku, że jak rośnie nowe pokolenie superbohaterów,
takich właśnie nieznanych, tacy, którzy dopiero się ujawniają. I o to w tym wszystkim chodzi. Bywają też celebryci na zlocie superbohaterów, tutaj Zorro i Pippi Langstrom. A tutaj już zdjęcie z Krakowa. Mieliśmy taką możliwość współtworzyć Fanaberry Performance w Krakowie, gdzie proponowaliśmy stroje z odpadów. Przetwarzaliśmy śmieci na elementy strojów. Taka trochę bardziej alternatywna moda. I chciałem powiedzieć, że nie trzeba jechać do Bytomia, żeby zostać superbohaterem. Kraków, okazuje się, jest bardzo pojemnym polem dla działania superbohaterskiego. I my wspieramy, mamy też okazję i uczestniczymy i wspieramy właśnie takie inicjatywy jak Modraszek Kolektyw w obronie Zakrzówka przed zabudową, czy Wodna Masa Krytyczna również. Akcja Chciwość, tak jak było mówione, przeciwko budowie kolejnej galerii w centrum miasta. I cieszy nas to, że po tych 6 latach, bo to już trwa 6 lat, niepostrzeżenie ktoś kiedyś ukuł takie hasło Bytom miastem superbohaterów. I to nas bardzo cieszy, bo to jest taki nasz mały wkład w to, aby trochę odczarować negatywny stereotyp tego miasta, aby pokazać jego trochę inną, może bardziej pozytywną stronę. A na koniec chciałem zaprezentować krótki filmik z takiej akcji Pucuj, Glancuj, Bytom Dworzec. To była nasza odpowiedź na zaniedbania, jakie w mieście dworca kolejowego, który przez ponad 30 lat był zaniedbany i niewiele z nimi zrobiono, i zainspirowani akcją takiego stowarzyszenia z Katowic Napraw sobie miasto, postanowiliśmy zachować się po superbohatersku i po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Zobaczcie proszę, jak to wyglądało. Nasunęło takie pytanie, ile ludzi brało udział w tej akcji? To znaczy, to była do samego końca niewiadoma, natomiast przy tej akcji o tyle było wszystko proste, że ja miałem wrażenie, że to samo się dzieje, bo ktoś skombinował wodę, ktoś skombinował samochód, ktoś skombinował beczkowóz i tak się toczyło. Natomiast akcja chyba ruszyła o 12 w południe, za 5 byliśmy w trójkę. Było to dość stresujące, natomiast jak widać było około 70 osób i to było niesamowite, bo
przyjechali też ludzie nie tylko z Bytomia. Także bardzo, bardzo pozytywnie.